Cześć dzieciaki, to ja, wasza lekarka, bajkopisarka, a to wróżka Zuzia. Razem z moją małą wróżką od czasu do czasu będę opowiadać wam lekarskie bajki. Zapraszam was na nowy odcinek. Dzisiaj opowiem wam o bardzo ważnej rzeczy. Jak wiecie, jestem lekarzem, ale też piszę bajki dla dzieci. I stworzyłam sobie taką małą, fajną wróżkę. I wróżka Zuzia będzie pomagała mi tłumaczyć wam różne rzeczy. Dzisiaj zaczniemy od tego, że wytłumaczę wam, kto to jest, uwaga, uwaga, pediatra. Zuziu, wiesz, kto to pediatra? Zuzia nie zna takiego trudnego słowa. A ty, Haniu, wiesz, kto to pediatra? Tak, pediatra, słuchajcie, to jest specjalny lekarz. To jest lekarz, który zajmuje się dziećmi. I ja właśnie jestem takim lekarzem. Jak dobrze mi się przyjrzycie, to zobaczycie, że mam na sobie takie fajne urządzenie. To urządzenie nazywa się, wiesz, Haniu, jak się nazywa? To urządzenie nazywa się stetoskop. Ewentualnie możemy powiedzieć słuchawki. Stetoskop służy, uwaga, uwaga, do słuchania. Stetoskop pozwala mi usłyszeć, jak oddychacie i jak bije wasze serduszko. Jak myślisz, Zuziu, czy ten pediatra jest w ogóle potrzebny? Po co taki lekarz od dzieci? Czyli jak macie kaszel, jak macie katar, kiedy boli was brzuszek, to wtedy mama albo tata zaprowadzają was do takiego lekarza jak ja. Zuziu, jak myślisz, czy niektóre dzieci boją się lekarza? Zuzia się roześmiała i powiedziała, że ona się mnie w ogóle nie boi. No to całe szczęście, ale wiecie, że niektóre dzieci boją się pójść do lekarza? Czy ja wyglądam tak strasznie? Hania, co? Słuchajcie, opowiem wam jeszcze, pokażę wam kilka rzeczy, z których korzystam w pracy, żebyście widzieli, że to są fajne, naprawdę fajne rzeczy. Jak dotykamy takimi słuchaweczkami, jak myślicie, to jest, jakie to jest uczucie? Takie trochę zimne, tak? Także stetoskopem słuchamy i słyszę, jak bije wasze serduszko. Jak przychodzą do mnie większe dzieci, to mam trochę większą słuchawkę. Uwaga, uwaga, to jest większa słuchawka. Możecie zobaczyć sobie, że to jest na małe dzieciątko, a to na takie większe dzieciątko. Także tutaj mamy stetoskopy. I jeszcze mam takie dwie bardzo fajne rzeczy. Mianowicie, uwaga, uwaga. To jest pierwsze z nich. Jak myślicie, co to jest? Hania, wiesz, co to jest? A Zuzia wie, co to jest? Uwaga, uwaga, działa. To jest latarka. Tą latarką świecę czasami w oczy i zaglądam do buzi. Jak otworzycie szeroko buzię i powiecie głośno to wtedy nie muszę korzystać z patyczka, tylko mogę zajrzeć i sprawdzić, co tam u was w tej buźce słychać. Czy na przykład jest chore gardełko. I mam jeszcze jedną specjalną latarkę, którą sprawdzam, uwaga, czy macie czyste uszy. Tak naprawdę to sprawdzam, czy wasze uszy są zdrowe. Czyli, moi kochani, kiedy przyjdziecie do mnie albo do innego pediatry na wizytę, to możecie się spodziewać kilku rzeczy. Super ekstra słuchawek, czyli inaczej stetoskopu i dwóch latarek. Zapomniałam o jeszcze jednej ważnej rzeczy.
Mam jeszcze jeden bardzo ważny przyrząd. Uwaga, uwaga, pokażę Wam go zaraz. To są moje paluszki do gilgotania. Nimi sprawdzam, czy boli Was brzuszek i czasami Was troszkę sprawdzam, czy macie gilgotki po prostu. To by było chyba na tyle. Słuchajcie, jeszcze jest ostatnia rzecz, tylko nie wiem, gdzie mi tutaj się zagubiła, bo to jest mój magiczny kredens i tutaj w tej magicznych szufladkach mam różne fajne rzeczy. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która teraz towarzyszy mi w pracy każdego dnia. Myślę, że ta rzecz towarzyszy nie tylko mi, ale również Wam. Uwaga, uwaga. Kto wie, co mam na twarzy? Zuziu, wiesz? Zuzia wie. Hania, wiesz? Tak. Maseczkę. Także wierzę, że mimo maseczki nadal wyglądam w miarę przyjaźnie i będziecie chcieli mnie odwiedzać. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku? Pa, pa.